Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Cieszę się, że naszym gościem jest pan Paweł Pelc, radca prawny. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam Państwa. A temat, który nas gromadzi, to ZUS czy OFE? Czas decyzji. Wiadomo, trwa jeszcze takie okno transferowe, które daje nam możliwość zmiany dotyczącej przekazywania części składki emerytalnej, czy albo na subkonto w ZUS-ie, tak, albo na OFE. Następne takie okno będzie za 4 lata. Za 4 lata. Tak, ale wcześniej, te 2 lata temu, no, zaczęło się coś takiego, nazwane było to skokiem na OFE. Czy teraz mamy z czymś takim samym do czynienia, czy zupełnie jest inna sytuacja? Jest oczywiście zupełnie inna sytuacja, ponieważ wtedy to, co nazwane było skokiem na OFE, to była sytuacja taka, że 51,5% aktywów otwartych funduszy emerytalnych trafiało do ZUS-u, który następnie te środki rejestrował właśnie na naszych subkontach, a no, prowadziło to do tego, że te realne aktywa, które były zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, zamieniały się po prostu w zapisy księgowe właśnie na subkoncie w ZUS. To jest ta fundamentalna różnica i to się zdarzyło wtedy, a również elementem tych zmian, które wtedy zostały uchwalone, było to, że wprowadzono tę możliwość transferu między OFE a ZUS części składki, czyli tak naprawdę dano możliwość ubezpieczonym, by decydowali o tym, czy chcą, by część ich składki, to jest niecałe 3%, dokładnie 2,92%, trafiało do OFE, czy też by całość zostawała w ZUS-ie na subkoncie. I to jest to, ponieważ ta decyzja nie dotyczy tego, co wcześniej trafiło do OFE, a jedynie tylko właśnie tej składki trafiającej na przyszłość. I zadecydowano, że wtedy po raz pierwszy było to okienko transferowe, a później co 4 lata, począwszy właśnie od roku 2016, jak również też po zakończeniu takiego okienka transferowego też ma być dokonywany przegląd systemu emerytalnego, czyli Ministerstwo Rodziny będzie analizowało, czy te rozwiązania są prawidłowe, czy nie. Zresztą to jest w ogóle szerszy temat, bo te zmiany wprowadzone przez poprzedni rząd, bo to był rząd PO-PSL, no były też przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, bo one zostały zaskarżone i Trybunał co do zasady uznał, że te zmiany nie były sprzeczne z Konstytucją, że bądź były z nią zgodne, zakwestionował tylko rozwiązania dotyczące zakazu reklamy, czyli coś, co tak naprawdę z punktu widzenia interesu członków OFE czy ubezpieczonych nie ma większego znaczenia. Natomiast tamto orzeczenie, ono zapadło jeszcze przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi, więc przed jakby wybuchem tego sporu o Trybunał Konstytucyjny, którego kolejne odsłony mamy teraz, możemy obserwować. To, co jest istotne, no to właśnie, że Trybunał powiedział coś, co jest bardzo istotnego, że on stoi na stanowisku, że tak naprawdę większość sejmowa ma możliwość praktycznie dowolnego kształtowania systemu emerytalnego, że Konstytucja nie zapewnia gwarancji dotyczących konkretnego kształtu systemu emerytalnego, nie zapewnia gwarancji dotyczącej wysokości świadczeń. Powiedział Trybunał, że nie mamy do czynienia przy okazji systemu emerytalnego z czymś takim jak prawa nabyte, czyli że zawsze może zostać zmieniony system emerytalny stosownie do poglądów aktualnie rządzących, stosownie do możliwości budżetowych państwa. Czyli to prowadzi do tego, że tak naprawdę no, w system emerytalny wkradła się olbrzymia niepewność, ponieważ tak naprawdę
oszczędzając czy składkując dzisiaj, nie mamy pewności, czy to będzie prowadziło do tego, że dostaniemy emeryturę w takiej wysokości, jakby wynikało z systemu obowiązującego w tym okresie, kiedy pracujemy. Czyli że mamy pewność, że emeryturę dostaniemy, ale jakąś. A jaką, to już będzie zależało od tych przepisów, które będą obowiązywały wtedy, kiedy będziemy na emeryturę przechodzili. No właśnie, i teraz mamy taką możliwość, że możemy to przenieść albo do OFE, albo na subkonto w ZUS-ie. No, jak, składkę jak, tylko. Tak, to przyszło. Składkę, te 2,92%. Tak. Ale w jaki sposób to możemy zrobić? Czy to jest automatycznie jakoś to przebiega, czy musimy jakoś się starać? Znaczy tak, o ile jakby poprzednio zasada była taka, że trzeba było pozytywnie złożyć oświadczenie, by składka trafiała dalej do otwartych funduszy emerytalnych, czyli to, co się stało właśnie po uchwaleniu tej ustawy z 2013 roku, czyli jeżeli ktoś nie złożył oświadczenia, to jego składka automatycznie przestawała płynąć do OFE, to teraz mamy inną sytuację, bo mamy sytuację taką, no, że część ludzi jest w takiej sytuacji, że ich składka do OFE płynie, część jest w takiej sytuacji, że ich składka do OFE nie płynie. Jeśli chodzi o tych drugich, no to są po pierwsze ci, którzy weszli na rynek pracy po wejściu tych zmian, bo oni nie zadeklarowali przynależności do OFE, bo jakby nie mieli takiego obowiązku, bo OFE przestała być obowiązkowa, a także ci, którzy nie złożyli wtedy w 2014 roku oświadczenia o tym, że chcą, by ich składka dalej płynęła do OFE. Czyli mamy, w związku z tym już nie mamy jednorodnej grupy, tak jak było wtedy, że wszyscy ubezpieczeni, którzy podlegali systemowi emerytalnemu w tym nowym kształcie, część ich składki trafiała do OFE, część pozostawała w ZUS-ie. Natomiast teraz jest tak, że są i tacy, w związku z tym jeżeli nie złoży się żadnego oświadczenia, to po prostu nic się nie zmieni. Czyli tak jak składka była przekazywana do OFE, to dalej będzie, a dla tych, dla których nie była przekazywana, to dalej nie będzie przekazywana. Czyli tutaj milczenie nie powoduje zmiany sytuacji prawnej osób, które będą milczały. Czyli to jest dokładnie odwrotna sytuacja niż była w 2014 roku, bo wtedy trzeba było złożyć pozytywne oświadczenie, że chce się dalej, by składka trafiała do OFE, by pozostał stan dotychczasowy, tak? A jeżeli się nie złożyło tego oświadczenia, to sytuacja danej osoby ulegała zmianie, bo jej składka przestawała płynąć. Natomiast to, co jest bardzo istotne i o czym warto pamiętać, że te oświadczenia dotyczyły wyłącznie przyszłej składki, czyli że te środki, które trafiły do OFE wcześniej, to one tam co do zasady zostały, chyba że już weszły w suwak emerytalny, o którym za chwilę powiemy, to wtedy zaczęły wychodzić. Czyli nie ma możliwości wyboru co do zasady, czy chce się być w OFE, czy nie, poza tymi osobami, które weszły na rynek pracy już po zmianach w systemie emerytalnym tych z 2013 roku, tylko decyzja dotyczy wyłącznie składki emerytalnej, tej części 2,92, czyli niecałych 3%. W związku z tym jej znaczenie tak naprawdę dla naszej przyszłej emerytury jest stosunkowo ograniczone, bo jest to niewielka część tego, co składkujemy na emeryturę. No właśnie, skoro jest to niewielka taka część naszej składki na emeryturę, czyli pewnie później też niewielkiej części będziemy się spodziewać, czy to OFE to nie jest taki rodzaj, nie wiem, nazwijmy to rezerwy dla rządzących? No bo przecież pamiętamy ten tak zwany skok na OFE w 2014 roku, dzięki któremu ten dług się zmniejszył, tak?
przez to nie przekroczył tego progu 60% względem PKB i przez to no, premier i minister finansów nie byli postawieni pod Trybunał Stanu. No bo to jakoś automatycznie wtedy... Znaczy, no nie Trybunał Stanu, tylko wtedy by odpowiednie te procedury ostrożnościowe musiały być wdrożone, czyli kolejne budżety byłyby obarczone pewnymi restrykcjami. Natomiast tak naprawdę no musimy pamiętać o tym, że OFE były wtedy, jak były wprowadzane w roku 99, no, miały wyglądać zupełnie inaczej niż wyglądają w tej chwili. Tutaj mamy szereg kwestii, które zostały zmieniane. Część tych kwestii została zmieniona właśnie tą ustawą z 2013 roku. Część jeszcze też rząd PO-PSL zmienił trochę wcześniej, w pierwszym kroku. Część była zmieniana też przez chociażby rząd z udziałem SLD. Także pierwotnie zakładano, że system OFE będzie systemem powszechnym, czyli w zasadzie obejmie praktycznie wszystkich poza rolnikami, aczkolwiek też docelowo zakładano, że być może oni też zostaną tym objęci, i poza tymi, którzy nie otrzymują emerytury, czyli poza sędziami, bo oni przechodzą w stan spoczynku i otrzymują uposażenie. Natomiast tak zwane służby mundurowe, wszyscy mieli być w tym systemie. No i w pierwszym ruchu właśnie ograniczono, wyłączono spod niego służby mundurowe, wyłączono prokuratorów i tak po kolei poodcinano. Potem zmieniono całkowicie zasady dla górników, bo w zasadzie dla nich przy okazji wprowadzania emerytur pomostowych zachowano de facto stary system. I to jakby, czyli przestał być powszechny. Po drugie, zakładano, że ta składka będzie ponad 7%, czyli że będzie stanowiła mniej więcej 1/3 całości składki emerytalnej. I zakładano, że to będzie prowadziło do tego, że ze względu na większą efektywność to powinno dawać około połowy emerytury. Więc tutaj też ten poziom nie został utrzymany, prawda? To najpierw taką ustawą epizodyczną to ograniczono na jakiś czas właśnie zarządów PO-PSL, a później tą ustawą, o której mówimy teraz z 2013 roku, która weszła w 2014, określono na poziomie tych niecałych 3%, ale wprowadzono, że jest to nieobowiązkowe. I to jakby jest kolejna zmiana, czyli jest mniejszy strumień pieniędzy. Poza tym otwarte fundusze emerytalne, jak były tworzone, miały być funduszami bezpiecznymi, czyli miały i tutaj wbudowane różnego rodzaju mechanizmy bezpieczeństwa, to znaczy limity w to, co mogą inwestować, czyli to przede wszystkim miały być inwestycje bezpieczne i co do zasady w Polsce, bo tamten limit inwestycji zagranicznych był bardzo ograniczony, bo tylko do 5%, i też był system gwarancji, czyli taka minimalna wymagana stopa zwrotu, liczona w stosunku do innych funduszy. Jeżeli jakiś fundusz inwestował ewidentnie gorzej niż inne, to wtedy zarządzające im towarzystwo musiało dopłacać różnicę, i dwa razy w historii to się zdarzyło. Natomiast po tych zmianach, głównie właśnie z 2013 roku, po pierwsze już nie ma minimalnej wymaganej stopy zwrotu, czyli ten mechanizm gwarancyjny nie działa. Po drugie, fundusze nie mogą inwestować w obligacje, czyli w te najbezpieczniejsze instrumenty, tak, w obligacje Skarbu Państwa, a poza tym drastycznie poszerzone możliwości ich inwestycji zagranicznych, co naraża je tak naprawdę na dodatkowe ryzyko kursów walutowych, co widzimy, że w tym otoczeniu zmiennym jest bardzo istotnym czynnikiem ryzyka. Efekt jest taki, że fundusze emerytalne stały się funduszami wysokiego ryzyka, czyli o
o bardzo dużej zmienności, czyli ich kursy mogą szybko rosnąć, ale też bardzo szybko spadać, bo w dużym stopniu zależą od sytuacji na giełdach, skoro nie mogą w obligacje Skarbu Państwa inwestować. Także to są zupełnie inne wehikuły niż miały miejsce, były projektowane w tym 99 roku, jak ta reforma była wdrażana. Natomiast też odpowiadając na to pytanie, bo to mówię, ten przydługi wywód właśnie prowadził do tego, żeby dojść do odpowiedzi, no to to, że zabrano OFE możliwość inwestowania w obligacje Skarbu Państwa, a jednocześnie przejęto te obligacje, które fundusze posiadały wcześniej i w które zainwestowały, to doprowadziło do takiej sytuacji, że już nie da się prosto tego ruchu powtórzyć, ponieważ teraz w aktywach funduszy emerytalnych są akcje. Czyli no, nie da się doprowadzić do umorzenia obligacji, bo ich już nie ma. A akcje, no to jak nawet się je by przejęło, no to, to one długu nie obniżają. A poza tym, no, jeżeli by chcieć je od razu zbyć, no to co to spowoduje? Spadek kursów na giełdzie. Więc wydaje się, że już takich możliwości obecnie rządzący jak poprzedni nie mają. Co paradoksalnie z punktu widzenia bezpieczeństwa ubezpieczonych pewnie jest korzystne. Natomiast o czym warto pamiętać, co jest bardzo istotne w tej zmianie, o której sobie mówiliśmy, no istotne jest właśnie to, że w otwartych funduszach emerytalnych były te indywidualne rachunki, no i one dalej są, tak, to są te konta, na których są zapisywane tak zwane jednostki rozrachunkowe i te jednostki rozrachunkowe do tej pory były uważane za wyrażające określone prawa majątkowe. One mogą być dziedziczone i tak dalej. I pokryciem ich były aktywa otwartych funduszy emerytalnych zainwestowane czy w akcje, czy w obligacje, czy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w te kategorie lokat, które są dopuszczone dla otwartych funduszy emerytalnych, które wtedy były dopuszczone. Czyli to jest tak, że za tym po prostu były realne wartości majątkowe. Natomiast dzisiaj, prawda, ta część jest mniejsza, a znaczna część naszej przyszłej emerytury to jest to, co jest tak naprawdę zapisem księgowym prowadzonym przez ZUS. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo istotna zmiana, która została właśnie w 2013 roku wprowadzona, która całkowicie zmieniła tak naprawdę rolę otwartych funduszy emerytalnych w systemie. Ponieważ jak je tworzono, to zakładano coś takiego, że za te aktywa, które są zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, jak się będzie przechodziło na emeryturę, to się będzie kupowało w zakładzie emerytalnym emeryturę dożywotnią, czyli taki instrument ubezpieczeniowy, który też będzie oparty dokładnie na aktywach. Czyli, że co prawda fundusz, żeby przekazać środki do tego zakładu emerytalnego, będzie musiał swoje aktywa spieniężyć, bo gotówkę by przekazywał, ale za to zakład emerytalny też papiery wartościowe będzie kupował, więc summa summarum podaż i popyt na te papiery wartościowe powinien się zrównoważyć. Czyli to działanie też miałoby mieć charakter właśnie rynkowy, kapitałowy. Natomiast w 2013 roku powiedziano, że tak już nie będzie, że tego rozwiązania nie wprowadzamy, że zamiast tego całość emerytur będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych i one będą w związku z tym nie poparte konkretnymi aktywami, tylko będą na zasadzie tak zwanej repartycyjnej, czyli finansowane tak naprawdę z bieżących wpływów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli przede wszystkim ze składek pracujących w momencie, jak jesteśmy na emeryturze. I dlaczego wprowadzono
tak zwany suwak emerytalny. Zapowiedziałem, że dojdziemy do niego i to jest właśnie ten moment, by powiedzieć o suwaku emerytalnym, bo on jest bardzo istotny. Suwak emerytalny jest to taka konstrukcja, która mówi o tym, że w momencie jak ubezpieczonemu zostaje 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, składki przestają trafiać do OFE w dalszym stopniu, w dalszym ciągu w ogóle, bez względu na to, czy on złoży deklarację, czy nie, a jednocześnie stopniowo to, co było zgromadzone wcześniej, jest spieniężane i przekazywane w ratach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odnotowane na subkoncie. Czyli w momencie, jak ubezpieczony osiąga wiek emerytalny, to w tym momencie na jego rachunku w OFE jest nic nie ma, bo wartość jednostek rozrachunkowych powinna być wtedy ilość zero, więc wartość też zero, bo wszystko powinno już zostać przetransferowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odnotowane na tym subkoncie. Czyli w momencie, jak osiągamy wiek emerytalny, za naszą emeryturą nie stoją żadne aktywa, tylko i wyłącznie składki, które będą opłacane przez osoby, które będą pracowały wtedy, kiedy my będziemy na emeryturze. No i oczywiście to jest problem, ponieważ o ile kiedyś społeczeństwa miały, prawda, tak zwaną piramidę, czyli każdy młodszy racznik, tak, było ich najwięcej, każdy kolejny było mniej, więc było dużo pracujących na stosunkowo niedużą liczbę emerytów. To prawda, później ta piramida robiła się taka bardziej pionowa, a teraz mamy do czynienia z tym, że ona się będzie właśnie w stronę takiego kielichu zmieniać, czyli będzie dużo emerytów, a mało pracujących. No i w tym momencie no, istnieje duże ryzyko, że skoro Trybunał Konstytucyjny powiedział, że rządzący mają możliwość dostosowywania systemów emerytalnych do bieżących potrzeb budżetowych, że no, sytuacja demograficzna jest bardzo niekorzystna i nawet jeżeli program 500+ przyniesie swoje efekty, to on przyniesie je w długim okresie, tak? Ale krótkoterminowo to tej dziury nie zatka. To, prawda, to minister Mech powtarzał, że co roku nam brakuje przynajmniej 300 tysięcy dzieci, żeby to wyglądało. I te dzieci się już nie urodziły, tak? Czyli nam już kilku milionów osób brakuje, plus do tego mamy te miliony, które wyemigrowały po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Także tutaj to się niestety sumuje i to prowadzi właśnie do tego, że tak naprawdę to jest troszeczkę gra w pokera, bo my tak naprawdę nie wiemy, co dostaniemy w momencie, jak będziemy przechodzić na emeryturę, bo nie wiemy, czy ten system będzie miał taki kształt, jaki ma dzisiaj, zwłaszcza, że tam od kilku lat ciągle pojawiają się takie pomysły, że może ten system, który mamy dzisiaj, zastąpić emeryturą obywatelską, która będzie dawała każdemu niskie świadczenie równe, ale nie ma żadnej gwarancji, że to będzie wystarczało na życie na godnym poziomie. W świetle tego, co pan mecenas powiedział, przychodzi mi takie pytanie, no o rolę dziś OFE, dlaczego? No bo skoro po tych ostatnich reformach, tak, z 2013 roku, no są to ryzykowne, tak, inwestycje, no bo przecież inwestycja w akcje na giełdzie, no to jest i szybki wzrost, tak, ale i szybki spadek cen, tak, wartości. Czy taką rolą to nie jest po prostu dodawanie tlenu giełdom, to znaczy dodawanie gotówki tym giełdom, no bo skądś giełdy muszą czerpać pieniądze, a tutaj jest no doskonały taki, można powiedzieć, no ujście pieniędzy na giełdę. Także. To znaczy teraz to już jest raczej nie tyle dodawanie, bo tak naprawdę przecież te aktywa OFE się kurczą i będą kurczyły, ponieważ przez ten mechanizm suwaka emerytalnego, o którym sobie powiedzieliśmy, mechanizm dobrowolności, jeśli chodzi o tych, którzy przystępują, wchodzą na rynek pracy, czyli oni nie muszą przystępować do OFE, oraz ten mechanizm, który w 2014 roku sprawił, że jeżeli ktoś nie złożył oświadczenia, to jego składki przestały trafiać do OFE, no to powoduje, że więcej z systemu wypływa, niż do niego
wpływa, czyli co najwyżej OFE są takim stabilizatorem w tym sensie, że gdyby ich nie było, to więcej pieniędzy by wypłynęło z tej giełdy, czyli popyt na papiery by spadł, a bardziej w zasadzie wzrosłaby ich podaż, bo one musiałyby je sprzedać, no i wtedy też byłaby... Giełda by spadała. Prawdopodobnie tak, no i też byłaby bardziej narażona na ataki spekulantów zagranicznych, bo jednak OFE były, czy są takim pewnego rodzaju stabilizatorem jako podmioty jednak krajowe, aczkolwiek też to zwiększenie limitu inwestycji zagranicznych też tę ich rolę osłabiło, no bo musimy pamiętać, że jednak gro akcjonariuszy powszechnych towarzystw emerytalnych to są podmioty zagraniczne, tak, to jednak oczywiście są też takie, gdzie właścicielami są podmioty krajowe, jak chociażby nasz największy ubezpieczyciel, ale jednak gra akcjonariuszy na rynku OFE są to podmioty zagraniczne, więc też one mają inną perspektywę. I też w tym świetle, co pan mecenas nam dzisiaj przedstawia, jakoś próbuję też zrozumieć słowa, które dzisiaj padły na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, jest propozycja, co zrobić z pieniędzmi, które pozostały w OFE, które dzisiaj w gruncie rzeczy tracą na wartości, a które mogą być podstawą nowych ważnych przedsięwzięć, które będą budowały siłę naszej polityki gospodarczej, ale także będą wspierały miliony polskich gospodarstw domowych. Teraz no jakoś, nie wiem, mnie osobiście trudno to jakoś to połączyć, no bo wynika z tego, że z OFE już nie można za bardzo wyciągnąć. Znaczy nie, to jest pytanie, wyciągnąć nie, natomiast jest pytanie, w co OFE będą inwestowały, tak? Czy będą inwestowały na rynku wtórnym, tak jak teraz, czy może bardziej na rynku pierwotnym? Być może rozważane są jakieś ułatwienia, na przykład inwestycji w nowe podmioty innowacyjne, ale to jest też pytanie, jakie będzie z tym się wiązało ryzyko, czyli na pewno nie ma prostego rozwiązania, by osiągnąć te cele. Natomiast co nie znaczy, że nie jest to możliwe, bo po prostu, no prawda jest pytanie, tak jak chociażby było przy okazji przejmowania akcji Agoro do jednego z funduszy emerytalnych przez fundusz Soros, jest pytanie, czy rzeczywiście otwarte fundusze emerytalne powinny inwestować w akcje Agory, bo jest to spółka, no, która ewidentnie generuje duże ryzyko związane ze swoją działalnością, tak? I teraz pytanie, czy gdyby nie te inwestycje funduszy emerytalnych, to wartość tych akcji byłaby zupełnie inna, więc też jest jakby pytanie o politykę inwestycyjną otwartych funduszy emerytalnych. I to jakby jest jedno. No drugie to jest pytanie, jaka składka powinna trafiać do otwartych funduszy emerytalnych. No ja przypomnę, że to jest ponad dwukrotnie mniej niż pierwotnie miało do nich trafiać. No i jest pytanie też o to, czy jednak OFE nie powinny mieć możliwości inwestowania też w instrumenty bezpieczniejsze. Czyli tutaj jakby możliwości jest dużo, natomiast no to już trzeba dyskutować o szczegółach wtedy, gdy się pojawią konkretne projekty. I też jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, no bo mówimy ciągle o tym OFE, ZUS-ie i tak dalej. Natomiast to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które powiedziało, że ten system emerytalny tak naprawdę nie jest dany raz na zawsze, że ustawodawca może go stosunkowo łatwo zmieniać, naruszając tutaj zasad konstytucyjnych, no to powinno też rodzić pytanie o to, w jaki sposób dobrowolnie, dodatkowo oszczędzać na emerytury, a jeśli tak, to też w jaki sposób te środki, które by trafiały w ramach oszczędności dobrowolnych, dodatkowych, mogłyby być inwestowane. Tutaj w tym wspominanym programie dla Polski są jakieś ogólne zapisy dotyczące dodatkowych
oszczędności emerytalnych związanych z modyfikacją formuły pracowniczych programów emerytalnych, ale oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, tak? Czyli trzeba zobaczyć konkretne projekty, no bo generalnie te dodatkowe dobrowolne oszczędności nie są powszechne, tak? Czy pracownicze programy emerytalne, na przykład praktycznie nie ma ich w administracji publicznej, a wydaje się, że to ona powinna być tym wzorcem, który powoduje, że również przedsiębiorcy prywatni by chcieli w zasadzie chyba w administracji publicznej. Największy jest w Banku Centralnym, w NBP, no, ale on jest specyficznym podmiotem, tak? Jednak jest to bank centralny, a nie organ administracji. Ale tutaj trzeba pewnie przełamać też taki zadawniony opór Ministerstwa Finansów, które widzi w krótkiej perspektywie, że to jest dodatkowy wydatek budżetowy, więc lepiej nie. A trzeba pamiętać, że to mogą być inwestycje właśnie zwiększające poziom oszczędności i inwestycji krajowych, żeby zmniejszyć zależność od krótkoterminowego kapitału zagranicznego, bo on dla odmiany wpływa na co? Na zwiększenie ryzyka kursowego, zmian kursowych, tak? Bo on łatwo wchodzi i równie łatwo wychodzi z kraju. Trwają rozmowy niedokończone, przypomnę Państwu. Naszym gościem jest pan mecenas Paweł Pelc. I zapraszamy Państwa do wzięcia udziału oczywiście w naszych rozmowach. Być może są jakieś pytania, może jakaś krótka refleksja. Numery telefonów do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi kolejny z końcówką 14. W naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Także zapraszamy na kontakt na Skype. kontakt.tv trwam. Zapraszamy serdecznie. A wracając do naszych rozmów, czyli tak patrząc od strony zwykłego takiego Kowalskiego, to wszystko jedno, czy OFE, czy ZUS, z tego chyba wynika. Tak? Znaczy, no nigdy nie jest wszystko jedno. Aha. Zawsze każda decyzja ma pewne racjonalne podstawy i za każdym razem ma konsekwencje. No bo oczywiście jest tak, że te stopy zwrotu w OFE nie będą identyczne jak waloryzacja na subkoncie. Czyli na pewno ta wartość środków na koniec dnia na subkoncie może być różna w zależności od tego, czy całość trafiała na subkonto, czy część była inwestowana przez OFE i dopiero potem w ramach tego suwaka emerytalnego trafiła na subkonto. Czyli to nie jest tak, że to nie ma znaczenia. Natomiast to znaczenie jest stosunkowo nieduże ze względu na to, że jest to niewielka część składki, która trafia. Czyli powiem tak, że jest to decyzja, którą warto podjąć świadomie, natomiast oczywiście podejmując tę decyzję, my nie będziemy wiedzieli, jaki będzie jej wynik finansowy, czyli czy to spowoduje, że nasza emerytura będzie troszeczkę niższa, czy że będzie troszeczkę wyższa. Natomiast no, powiem tak, że pewnie też no, zniechęcające jest to, co powiedział Trybunał Konstytucyjny, że reformując system emerytalny stworzono ułudę praw majątkowych, bo moim zdaniem jako radcy prawnego to ewidentnie były i są prawa majątkowe, konkretne, wiążące się z określonymi uprawnieniami. No i generalnie jednak no mówię, że przynajmniej z perspektywy prawnika lepiej mieć do czynienia z prawem majątkowym niż z czymś, co tym prawem majątkowym nie jest. Ale jak mówię, no tutaj Trybunał Konstytucyjny na pewno w tym orzeczeniu z ubiegłego roku nie ułatwił tutaj podejmowania decyzji, właśnie dezawuując de facto to prawo majątkowe, twierdząc, że jest to tylko jego ułoda, więc na pewno każdy sam musi podjąć tę decyzję i każdy sam będzie ponosił zresztą konsekwencje tej decyzji, czy wszystko będzie chciał mieć skoncentrowane na tym
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na tego różnego rodzaju, prawda, czy koncie, czy subkontach, czy też będzie chciał, żeby część jednak trafiała do OFE. Przy czym to, co będzie trafiało do OFE, musi też pamiętać o tym, że z tym się będą wiązały też pewnego rodzaju koszty zarządzania, czyli i odpłata od składki, i opłata za zarządzanie, więc jest pytanie, czy OFE będzie w stanie na tyle efektywnie zarządzać, by pokryć te opłaty i dać wyższy zarobek niż tylko ta indeksacja na subkoncie w ZUS-ie. Mamy telefon, bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Roman z Nowej Huty Kraków się pojawił. Panie mecenasie, według mnie to takie jest proste rozwiązanie. Przecież ja na przykład jestem już człowiekiem, który powinien w maju przejść na 65, prawda, emerytury. Zawierzyłem rządowi Rzeczpospolitej przecież, panu premierowi wtedy Buzkowi, przecież on to wprowadzał i piękne obietnice, cudawianki. I w imię czyjej ja teraz, jak pan tutaj mówi, że moje, bo ja jestem w OFE, przeszedłem, że nie musiałem, prawda? I teraz, i pan tu mówi, że moje to będzie zero czy minus jeszcze, no to jest smutna sprawa. Dlaczego my tracimy obywatele Rzeczpospolitej, co przecież my mamy wierzyć rządzącym? Przecież oni nas prowadzą. Nieważne, czy jest taka, śwaka, owaka opcja, ale proszę pana, dlaczego ci, którzy wprowadzili w błąd tych wszystkich, czy nie tylko Romana z Nowej Huty, tylko setki tysięcy ludzi wprowadzili w ten sposób w błąd, to dlaczego nikt nie bierze odpowiedzialności za to? Przecież im trzeba ich postawić przed trybunały, nie wiem przed jakie inne sprawy, prawda? Przecież nie może obywatel ponosić koszty, które wpłacił przez 47 lat pracy po to, żeby ktoś się ze mnie ironicznie wyśmiewał potem. Naprawdę, to trzeba wziąć pod rozwagę, bo nie jest to Roman z Nowej Huty. Jest nas setki tysięcy osób, którzy wpłacili na OFE i co z tego mają? Zero. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękujemy panie Romanie. Szczęść Boże, to ja odpowiem, bo tak, to, że jest zero na rachunku w OFE w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, to nie znaczy, że te pieniądze wyparowały. Bo owszem, nie ma tych twardych aktywów, które były, ale za to są zapisy na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. I w związku z tym emerytura będzie naliczona także w oparciu o te środki. Czyli to, co było zgromadzone w OFE, a zostało w ramach suwaka emerytalnego. Mówiliśmy, że on jest ważny i nie da się od niego uciec. I co w związku z tym, suwakiem emerytalnym zostało zapisane na subkoncie, spowoduje, że wyliczenie emerytury będzie też uwzględniać te środki, które wcześniej trafiały do OFE i były przez nie inwestowane. Bo co jest istotne? Bo w jaki sposób jest ustalana emerytura w naszym systemie? Jest to tak zwana metoda aktuarialna, czyli jest to czysta matematyka. Bo o ile w starym systemie, tym, który był przed reformą, on się nazywał zdefiniowanego świadczenia, tam była taka formuła, która nawiązywała do kwoty bazowej, do lat składkowych, nieskładkowych, średniego wynagrodzenia i tak dalej. O tyle w funduszach emerytalnych i również teraz w ZUS-ie, w tym nowym systemie, on się nazywa tak ładnie, zdefiniowanej składki, bo ustawodawca co reguluje? Reguluje, jaka jest wysokość składki, co się z tą składką dzieje, a później w momencie przechodzenia na emeryturę jest prosta formuła. Czyli patrzymy, ile mamy środków zapisanych na tym koncie, subkoncie w ZUS-ie, czyli również to uwzględnia te środki, które były pierwotnie w OFE. To wszystko się sumuje. Bierze się tablice tak zwane aktuarialne, czyli mówiące o dalszej oczekiwanej długości życia osoby w tym wieku, która przechodzi na emeryturę, czyli im kto jest starszy przechodzący na tę emeryturę, tym ta dalsza oczekiwana długość życia jest krótsza. Patrzy się, ile to jest miesięcy i dzieli się tę kwotę zapisaną na koncie i subkoncie w ZUS przez ilość oczekiwanych miesięcy dalszego życia. Tą
uśrednioną i w oparciu o to ustala się wysokość świadczenia. Czyli jakby ta zmiana, która została dokonana w 2014 roku, bezpośrednio nie wpływa na wysokość emerytury pana, który do nas dzwonił, a jedynie wpływa na źródła finansowania tej emerytury, no bo ta emerytura w całości będzie finansowana z bieżących wpływów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Także to jest ta różnica, nie będzie tak, czyli że on będzie otrzymywał jedno świadczenie z jednego źródła, ale ono będzie uwzględniało zarówno tę część, która od początku była w FUS-ie, jak i tę część, która była pierwotnie w OFE, a w ramach suwaka emerytalnego stopniowo trafiła do ZUS-u. Czyli problem pojawi się, jeśli będzie dalej tak samo, jak jest, dla tych, którzy będą mieć za 20 lat emeryturę, tak? Problem się pojawi tak naprawdę wtedy, kiedy ktoś powie, że nas nie stać na dotrzymywanie obietnic emerytalnych i trzeba tę wysokość świadczeń obciąć. Natomiast teoretycznie cały czas mamy sytuację taką, że mamy z jednej strony składki, z drugiej strony wpływają te środki w ramach suwaka emerytalnego, ale to w sytuacji, gdy jest niewystarczające na wypłatę świadczeń, to mamy dotacje z budżetu państwa, czyli tak długo, jak długo budżet państwa będzie z innych źródeł dokładał, chociażby z podatków, to jest to niezagrożone, dopóki system jest niezmieniony, taki jaki jest, dlatego że dopiero zmieniając regulacje dotyczące sposobu ustalania świadczeń i tak dalej, można to zmodyfikować. Czyli to, że składkujących jest mniej, to jeszcze nie przesądza, że te świadczenia nie będą w tej wysokości wypłacane, bo być może państwo będzie tak świetnie pobierało podatki, że dalej będzie je stać. To jest po prostu kwestia wydatków państwa, tak? Na czym się tnie, a które wydatki się uważa za kluczowe. No i pytanie, czy państwo będzie chroniło wydatki na rzecz emerytów, czy nie, tak? No to jest jakby pytanie do przyszłych rządów, tak? Obecny rząd wydaje się deklarować tutaj, że nie zamierza uprawnień obecnych emerytów w jakikolwiek sposób naruszać. Już mamy kolejny telefon. Halo? Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Władysław z Giedajt koło Olsztyna. No ja już przekroczyłem 60 i coraz poważniej myślę o emeryturze, ale chciałbym, żeby nasz szanowny gość odpowiedział na pewien bardzo ważny problem. Chcę zwrócić uwagę wszystkich, że w Polsce jest dużo bezskładkowców. To są służby mundurowe, sędziowie, prokuratorzy i jeszcze naprawdę można by wymieniać. I ja tak strzelę teraz, że to jest około 500 tysięcy ludzi, którzy nie płacą składek, a mają emerytury później znacznie przekraczające te nasze skromne, niewystarczające na późniejsze życie środki. I ja nie chcę zabierać innym jakby czasu, bo ciężko się do państwa dodzwonić. I chciałbym, żeby pan troszeczkę czasu poświęcił właśnie na ten problem. Bez składkowców, którzy niesprawiedliwie otrzymują emerytury. Ja płacę składki i wszyscy powinni płacić podatki i składki. Nie ma świętych krów. Dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Tak, ja już troszeczkę o tym mówiłem. Rzeczywiście pierwotnie w systemie założono, że nowe osoby wchodzące do służb mundurowych też miałyby być w tym systemie, natomiast to wtedy rząd SLD bodajże w 2002 roku zrezygnował z tego. Także tak naprawdę problem leży w czymś innym, bo problem nie leży w finansowaniu, ponieważ oni mogą być w systemie powszechnym, mogą nie być. Pytanie jest, jaki jest wiek emerytalny, w jaki sposób jest świadczenie
ustalane. Czyli problem jest taki, czy sprawiedliwe jest takie, czy inne ustalenie tego poziomu. Natomiast tutaj też pytanie, czy sprawiedliwe jest, żeby dla wszystkich było równe, bo wydaje się, że jednak jeżeli ktoś jest w służbach mundurowych i jest gotów oddać swoje życie za Polskę, no to być może społeczeństwo w ramach umowy społecznej gotowe jest go wynagrodzić także w tym okresie, kiedy on jest już na emeryturze. Więc to jakby jest, czyli jedna rzecz to jest kwestia wysokości świadczeń, czy one są adekwatne, prawda? Bo jak czytamy, jakie byli SB-cy dostają świadczenia, to chyba zaburza jednak poczucie podstawowej sprawiedliwości i tutaj dobrze, że są podejmowane działania, żeby jednak zapobiec takim patologicznym sytuacjom. Natomiast służby mundurowe są co do zasady utrzymywane przez państwo. Zatem tak naprawdę oczywiście, jeżeli oni byliby w systemie powszechnym, to wtedy koszty byłyby ponoszone wtedy, kiedy oni pracują, bo ta składka byłaby wtedy księgowana, tak, jako koszt, a nie dopiero w momencie, jak oni przechodzą na emeryturę. Czyli to jest troszeczkę taka sytuacja, że nie oskładkowywując tych wynagrodzeń dzisiaj, no dzisiaj ponosimy niższe koszty, ale za to przyszli rządzące, przyszłe pokolenia będą mogły na inne cele mniej wydawać, no bo to jest finansowane bezpośrednio z podatków. Czyli z takiej matematyki międzypokoleniowej, no to rzeczywiście jak społeczeństwa się kurczą, tak jak nasze społeczeństwo, to jest niedobre, bo jest to tak naprawdę życie troszeczkę na koszt naszych dzieci. Więc ja też bym wolał, żeby to było w ramach systemu powszechnego. Natomiast powiem tak, że to miało większe znaczenie, jak miały być te emerytury kapitałowe, no bo mieliśmy finansować część tych świadczeń z tego, co odkładamy dzisiaj, czyli z realnych aktywów. W sytuacji, gdy wszystko jest finansowane tak naprawdę z przyszłych wpływów, czy składek, czy podatkowych, no to tak naprawdę to jest tylko kwestia sposobu zapisu w budżecie i kiedy ten budżet jest obciążony, więc to jest troszeczkę tak naprawdę ma mniejsze znaczenie, ale zdecydowanie lepiej by było, żeby było teraz. No jeśli chodzi o sędziów i prokuratorów, no to oni nie dostają emerytur, tylko dostają tak zwane uposażenie, tak, po przejściu w stan spoczynku. Także to, no ale to jest w zasadzie analogiczna sytuacja jak ta, o której mówiliśmy wcześniej, więc na pewno byłoby przejrzyściej, gdyby to było teraz obciążone, kiedy oni pracują, bo wtedy po prostu klarowniej by wyglądał koszt zobowiązań, które się zaciąga, zatrudniając czy sędziego, czy prokuratora, czy służby mundurowe, czy wojsko, policję, bo tak to naprawdę części kosztów my nie widzimy, prawda? Czyli jeżeli zatrudniamy pracownika cywilnego, to widzimy całość kosztów, tak? Bo widzimy zarówno jego pensję, jak i widzimy składki ubezpieczeniowe, tak? Podczas gdy, jeżeli to jest ta osoba poza systemem powszechnym, to części kosztów nie widzimy. Czyli może się wydawać, że zatrudnienie kogoś w służbie mundurowej jest po prostu tańsze niż pracownika cywilnego, ale to jest tylko kwestia sposobu księgowania. Już mamy kolejną osobę. Halo? Szczęść Boże, dzień dobry. Mówi Michał z Warszawy. Tak, słuchamy pana. Ja chciałem się odnieść do kwestii w ogóle istoty ZUS-u. Ja to zawsze uważałem jak za bank, w którym są gromadzone środki na zabezpieczenie potrzeb przede wszystkim emerytalnych osób, które pracują. I po 40 latach pracy okazuje się, że na mnie mają pracować młodzi, bo ja właściwie na siebie nic nie odkładałem, tak to wynika. Uważam, że te pieniądze zostały przez rządzących rozgrabione i nikt za to nie odpowiada, nie ma sposobów odzyskania tych pieniędzy. Ja myślę, że to powinna jakaś specjalna komisja ABW, CBA, NIK sprawdzić całościowo aktywa ZUS-u. I druga sprawa,
Na przyszłość może zabezpieczeniem powinny być zasoby w złocie. Te pieniądze powinny być natychmiast zamieniane w zabezpieczenie w złocie i później to złoto, żeby było na wypłaty, powinno być spieniężane i z tego mogłyby być wydawane emerytury. Bardzo dziękuję. Proszę, bardzo proszę o ustosunkowanie się do tych kwestii. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Tak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest bankiem i bankiem nie był i banku w ogóle nie przypomina. To znaczy on w ogóle osobowość prawną uzyskał przy okazji tej reformy lat 90. Wcześniej on funkcjonował tak naprawdę w ramach budżetu. Czyli on jaka jest natura ZUS-u? Bo to jest bardzo, bardzo istotne. Jest to tak naprawdę instytucja, która zbiera składki i wypłaca świadczenia. Tak co do zasady najprościej. Czyli w zasadzie wszystko to, co wpłynie, od razu wypływa. Czyli jest to taka instytucja transferu międzygeneracyjnego. Czyli dzisiaj pracujący finansują emerytury tych, którzy dzisiaj są na emeryturach, przy czym no jest to taka, to się tak ładnie nazywa, jest to element umowy międzygeneracyjnej, czyli umowy międzypokoleniowej. Czyli my się umawiamy, że ponieważ nasze składki, nasze podatki, nasze finansują te emerytury, które są dzisiaj wypłacane tym, którzy pracowali przed nami, no to w zamian za to my się spodziewamy, że jak my przejdziemy na emeryturę, to wtedy nasze dzieci, nasze wnuki będą finansowały nasze emerytury. Czyli w ZUS-ie co do zasady nie ma żadnych oszczędności. Tam jest od tego wyjątek w postaci Funduszu Rezerwy Demograficznej, tak zwanego FRD, ale to jest nieduża kwota, bo ona i też w zasadzie już ZUS sięgał do niej po to, by wypłacać bieżące świadczenia, czyli by zmniejszyć dotację uzupełniającą do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I taka jest natura ZUS-u, bo jest on elementem tak zwanego systemu właśnie repartycyjnego, czyli takiego, w którym nie ma oszczędności. Owszem, w przeszłości było tak, że prawda, te pokolenia pracujące były bardzo liczne, te pobierające emerytury były bardzo nieliczne i wtedy ZUS miał olbrzymią nadwyżkę, ale on wtedy nie miał osobowości prawnej, czyli ta nadwyżka była wykorzystywana przez budżet państwa na bieżące wydatki. To mówimy o czasach PRL-u. Teraz dla odmiany mamy sytuację odwrotną, że wpływy do ZUS-u z tytułu składek czy tego, co jest transferowane w ramach suwaka emerytalnego są niewystarczające na wypłatę bieżących świadczeń. Stąd jest dosypywane z podatków w postaci tak zwanej dotacji uzupełniającej, czyli tak naprawdę my dosypujemy także z innych źródeł. I taka jest istota ZUS-u. Właśnie tym elementem kapitałowym, który miał mieć realne aktywa, realne oszczędności, z których byłyby finansowane nasze emerytury, były i są otwarte fundusze emerytalne, ale tylko w tym okresie, w którym są tam nasze pieniądze. Akurat w złoto one nie inwestują. Też o złocie to pewnie można by osobno dyskutować, bo ono jest dosyć specyficzne i pytanie na ile jest ono tym aktywem, w które można oszczędności emerytalne odkładać. Natomiast mówię, że tym mechanizmem, który właśnie miał uzupełnić ten repartycyjny ZUS, były otwarte fundusze emerytalne. Dlatego tam pierwotnie trafiała 1/3 składki. Dziękuję. I już kolejna osoba. Halo? Bardzo Halo? Proszę. Tak, jesteśmy. Halo? Tak, jesteśmy w rozmowach niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam tutaj krótkie pytanie do pana mecenasa. A jak ma pan na imię? Tadeusz. Tak, słuchamy pana. Panie mecenasie, krótko i zwięźle. Przestańcie używać kategorii państwo prawa, bo na razie to Polska jest państwem prawników. I czas wreszcie z tym skończyć, bo dopóki wy będziecie tu rządzić, to tak będzie jak będzie i żeby najlepsi ludzie byli w rządzie, nic nie pomoże.
Państwo musicie zrezygnować ze swojego zupełnego samowładztwa, bo najlepszym dowodem jest to, że jak pan prezydent się zdenerwował i powiedział, że nie wszyscy będą zatwierdzeni na awans sądowniczy, to wielkie halo robicie w Polsce. Pan Rzepliński, sam nie będąc prawnikiem, tylko socjologiem, ustala sobie własne sprawy. I podobnie jest z emeryturami. To waszą zasługą jest to, że jest taki bałagan w tym względzie w Polsce. Wie pan, przepraszam, panie Tadeuszu, przepraszam, bo to jest bardzo takie emocjonalne. Chciałbym zapytać, pan jest, nie wiem, jaki ma pan zawód? Jaki ja mam zawód? Już panu mówię. Aha. Ja jestem z wykształcenia matematykiem. Rozumiem. I byłem inżynierem budownictwa lądowego i jestem już dobrze, na emeryturze. Dobrze, rozumiem. Wie pan, bo pan używa takich generalizacji. Być może spotkałem w życiu inżyniera, który źle mi zrobił na przykład plan mieszkania. I ja mogę teraz powiedzieć, że wszyscy inżynierowie są tacy, którzy źle wykonują swoją pracę, ale to jest błąd generalizacji. Rozumiem, że pana dotknęły pewne rzeczy i bardzo bym prosił, żeby przedstawiać to merytorycznie, a nie za bardzo aż tak emocjonalnie, bo trudno oskarżać wszystkich hydraulików, że coś jest nie tak z naszymi rurami, bo zrobił nam coś jeden hydraulik źle, tak? Dlatego może w ten sposób spróbujmy się do siebie odnosić, a będziemy zawsze szukać rozwiązania, bo chyba to jest naszym celem, żeby szukać rozwiązań i szukać porozumienia, bo wtedy cokolwiek dobrego zbudujemy. Ale bardzo panu dziękujemy za zauważenie tego problemu związanego też z, no, tutaj z Trybunałem Konstytucyjnym. No pewnie tak, z państwem zupełnie prawa, inna tak. Opowieść, no właśnie. Tak. To zupełnie inna właśnie. Zresztą też, znaczy ja do tej pory nie mówiłem o państwie prawa, ale jak już zostało ono przywołane do porządku, to mnie bardzo niepokoi, że mówimy właśnie, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa, a jednocześnie w tym demokratycznym państwie prawa Trybunał Konstytucyjny jest władny stwierdzić, że tak naprawdę ustawodawstwa stworzył ułudę praw majątkowych i wszyscy żyliśmy w błędnym przekonaniu, że przysługują nam określone prawa majątkowe, zresztą które mogły być przedmiotem dziedziczenia, czy mogły być przedmiotem podziału w razie śmierci współmałżonka. Więc no powiem tak, no, jest też takie powiedzenie, gdzie prawników dwóch tam trzy zdania. Tak? Natomiast no, właśnie nie generalizujmy. No właśnie i dlatego pozdrawiamy pana jeszcze raz bardzo serdecznie, ale starajmy się merytorycznie konkretne argumenty przedstawiać, a wtedy na pewno jakoś w dobrą stronę będziemy szli, przynajmniej będziemy szukali rozwiązań. Wcześniej jakoś może mówiliśmy, co zwykły Kowalski ma z OFE, z tego, że OFE istnieje, ale teraz jak patrzymy na państwo, czyli chodzi nam o ogół Kowalskich tak wszystkich, jest. Tak? Czy państwo zyskuje rzeczywiście, czy lepiej by było, gdyby tego OFE nie było? No tak, i tu pewnie też w zależności od tego, kto by usiadł na tym krześle, to moglibyśmy usłyszeć bardzo, bardzo różne odpowiedzi, bo są osoby, które uważają, że państwo tylko traci i w zasadzie wszystkie nieszczęścia, które Polskę spotkały po 99 roku, to są spowodowane przez otwarte fundusze emerytalne. To jest jeden punkt widzenia. Są też no, osoby, które uważają dokładnie przeciwnie, że problemem jest to, że nie wprowadzono w Polsce reformy w ogóle na wzór modelu chilijskiego, czyli nie zlikwidowano ZUS-u, nie zastępując go tylko otwartymi funduszami emerytalnymi. No, prawda pewnie znowu gdzieś leży pomiędzy tymi ekstremami, tak? Bo ja uważam, że wprowadzenie otwartych funduszy emerytalnych w Polsce było bardzo bardzo potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że to był ostatni moment, kiedy jeszcze były stosunkowo liczne pokolenia pracujące, czyli to pozwalało, owszem, podwójnie obciążając, bo zarówno finansowaniem świadczeń bieżących, tych w ramach starego systemu, ale też odkładać na przyszłe świadczenia, czyli żeby zarówno w ramach wywiązać się z umowy międzypokoleniowej w stosunku do naszych rodziców i dziadków, ale z drugiej strony zmniejszyć
obciążenia naszych dzieci i naszych wnuków. Natomiast oczywiście to jest pytanie, na ile to osiągnięto, bo w sytuacji, gdy w państwie generowany był systematycznie deficyt, no to tak naprawdę nie do końca te obciążenia naszych dzieci i wnuków były redukowane, tylko one były zmieniane, prawda? Natomiast, co jest istotne, i to chociażby pokazywał kryzys w strefie euro, dużo łatwiej jest ograniczyć uprawnienia emerytów, czy pozbawić ich części ich uprawnień, prawda? Bo w szeregu krajów strefy euro w ramach kryzysu pierwszym, czy jednym z pierwszych działań, które czy władze na miejscu, czy trojka wymagała, prawda? Czyli te międzynarodowe instytucje finansowe, było ograniczenie emerytur, tak? O 20%, o ileś tam. Podczas gdy w zasadzie prawie nigdzie nie doszło do tego, by ograniczyć uprawnienia wierzycieli posiadających papiery wartościowe. Czyli w sytuacji, gdy mam do wyboru mieć uprawnienie w postaci prawa do emerytury tych zapisów w ZUS-ie, a mieć jednostki rozrachunkowe w OFE, za którymi stoją obligacje Skarbu Państwa, no to ja wolę to drugie, bo wtedy jest mniejsze ryzyko, że ktoś przyjdzie i te moje uprawnienia ograniczy. No przynajmniej tak uważałem do momentu tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku, gdzie się okazało, że tak naprawdę to była według Trybunału, powtórzę to po raz kolejny w tej audycji, ułuda i tak naprawdę niczego mi nic nie gwarantowano. Ale mówię, ale gdyby nie tego typu działanie, to co zrobił rząd Platformy Obywatelskiej PSL, które no moim zdaniem nie mieści się, tutaj będę miał inne zdanie niż Trybunał Konstytucyjny, w zasadach demokratycznego państwa prawa, to zdecydowanie ten pomysł z otwartymi funduszami emerytalnymi był pomysłem dobrym. Natomiast jest oczywiście pytanie z realizacją i to już powiedziałem, że szereg dobrych rozwiązań zniesiono w trakcie, chociażby te gwarancje, kwestie limitów inwestycyjnych, inwestycji zagranicznych i tak dalej, a jednocześnie choć ograniczano opłaty, które otwarte fundusze emerytalne mogły pobierać, to nie ograniczono tak daleko, jak to można było zrobić. No i też warto pamiętać, że SLD w 2002 roku chociażby zlikwidowało wyspecjalizowany organ nadzoru nad funduszami emerytalnymi, a jak się patrzy z perspektywy organu zintegrowanego, no to już wygląda zupełnie inaczej i stąd część postulatów zgłaszanych przez organ ten wyspecjalizowany Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi nie było ponawianych potem przez te organy zintegrowane na nadzoru. Dziękuję. I mamy kolejną osobę. Bardzo proszę. Halo. Szczęść Boże, księże Marcinie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, panie mecenasie. Szczęść Boże. Ja nie znam się za bardzo na tych wszystkich A możemy sprawach. Poznać pani imię? Teresa z Lublina. Tak, słuchamy. Chciałam zapytać pana mecenasa tak krótko, ponieważ mój syn otrzymał informację, gdzie ma zostać, czy w ZUS-ie, czy do OFE. I do 30 chyba 1 lipca musi dać odpowiedź. Ja właśnie w imieniu syna, bo on tam w tej chwili to nie wiem, nawet nie wie, że ja dzwonię, ale chciałam zapytać, czy on ma zostać w OFE, czy on ma zostać w ZUS-ie? Panie mecenasie, czy rząd PiS-u będzie w stanie coś zrobić, żeby to było pewne, pewne ZUS na przykład? Dziękujemy pani Teresie za pytanie. Takich pytań na pewno się obawialiśmy, znaczy, bo trudno bo tak... Powiem tak, na tym polega, że niestety to każdy musi sam podjąć decyzję i sam będzie ponosił jej konsekwencje. Natomiast tak jak powiedziałem, znaczenie tej decyzji jest stosunkowo ograniczone. Też im ktoś jest młodszy, tym jakby dłużej będzie to oszczędzał. Natomiast
każdy musi podjąć sam decyzję tak, jak uważa. Czy chce, żeby jednak przez jakiś czas były tam prawa majątkowe, czy... Bo za 4 lata, przepraszam, że wchodzę w słowo, za 4 lata znowu będzie można zmienić tę decyzję co do przyszłej składki, bo jakby ta składka, jeżeli się podejmie decyzję o tym, żeby ona trafiała do OFE, to ona w tym OFE zostanie aż do momentu, kiedy pojawi się ten już suwak emerytalny, czyli 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jeżeli się podejmie decyzję o tym, żeby te pieniądze zostawały w FUS-ie, to one będą na subkoncie i one nie przejdą tam, jeżeli za 4 lata podejmiemy odmienną decyzję. Czyli tutaj ustawodawca stworzył taką możliwość, że raz na 4 lata można decydować o tym, czy składka ma trafiać tu, czy tu. Natomiast też, ja o tym też mówiłem, że jednym z tych elementów rozwiązań, które wprowadził rząd Platformy Obywatelskiej, było to, że będzie dokonywany przegląd systemu emerytalnego właśnie co te kilka lat, czyli w tym roku też jest właśnie spodziewany przegląd systemu emerytalnego przez Ministerstwo Rodziny. I jaki będzie wynik tego przeglądu, też trudno powiedzieć. Tam w pewnym momencie jedna z gazet opublikowała taką informację, że rozważany jest pomysł, by stworzyć jeden fundusz emerytalny w miejsce tych obecnych. Ona została natychmiast zdementowana przez władzę, że przynajmniej nikt w tej chwili nad tym nie pracuje. No, natomiast być może też jakiś wniosków z tego przeglądu możemy się spodziewać, bo w zasadzie do tej pory, tak jak śledzę wypowiedzi czy Ministerstwa Rodziny, czy rządu, no w zasadzie jakichś dalej idących wypowiedzi na temat stabilności czy zmian w systemie emerytalnym nie było też, jak ten program dla Polski został ogłoszony. To też tam, o ile była mowa bardziej o pracowniczych programach emerytalnych i zmianach ich modelu, to raczej na temat OFE nic nie było. Też dla odmiany Ministerstwo Finansów wypowiadało się, że też zamierza zmienić sposób poboru podatków, tak, że ma uprościć mają być w jednym miejscu pobierane. Czy to w jakiś sposób wpłynie też na kształt systemu emerytalnego, na kształt systemu opieki zdrowotnej, trudno powiedzieć. Jeszcze jeden telefon mamy. Halo? Bardzo Halo? Proszę. Tak, jesteśmy już na antenie. Szczęść Boże. Moje imię Szczęść Andrzej, Boże. Dzwonię z Piaseczna spod Warszawy i mam takie pytanie. Moja żona chorowała przez 15 lat na stwardnienie rozsiane. Zmarła w maju tego roku, nie dożywając emerytury. Ja, opiekując się nią przez ten czas, korzystałem z takiego nieświadczenia, tylko byłem zarejestrowany w ZUS-ie na opiekę przez 3 lata. To jest okres niepłatny, liczący się tylko do stażu pracy 0,7. Później uzyskuje świadczenie przedemerytalne, a w grudniu tego zeszłego roku przechodzę na świadczenie emerytalne. Ale oczywiście ten cały czas mojej nieuczestnictwa w pracy, moja emerytura jest zaniżona w stosunku do tego, którym przez te 10 lat bym pracował. Czy ja mam szansę dostać jakąś dodatkową kwotę z tego, co żona odłożyła na swoim koncie? To jest ponad 580 tysięcy. Ona ma tą kwotę zaksięgowaną, ale niestety zmarła. To właściwie to jest, nie wiem, czy ja to precyzyjnie określiłem. Myślę, że tak. Spróbujemy tak, co do zasady. Szansę, to dziękuję ojcu, ja przechodzę na odbiór. Dziękujemy panie Andrzeju. Bardzo oczywiście tutaj nie możemy porad prawnych w indywidualnych sprawach udzielać, więc ja mogę tylko mówić o pewnych zasadach, więc to w zależności od stanu faktycznego. Ale to jest tak, że co do zasady, jeśli chodzi o ten tak zwany pierwszy filar, czyli to, co jest na tak zwanym koncie w ZUS, to ono jest przeznaczone na emeryturę czy inne świadczenia tej osoby, która była ubezpieczona. Natomiast jeśli chodzi o to, co jest w tym tak zwanym drugim filarze, czyli to, co było w OFE i na subkontach, to jeżeli ktoś nie osiągnął
wieku emerytalnego, czy nie przeszedł na emeryturę, to te środki wówczas przypadają właśnie czy małżonkowi, czy innym spadkobiercom, więc tam zależy, czy był zapis na wypadek śmierci, czy nie, jakie są stosunki spadkowe. Natomiast te środki z drugiego filara wpłyną tak naprawdę na poziom pana emerytury. Natomiast te z tak zwanego pierwszego filara nie. Natomiast oczywiście też jest pytanie, czy pan jest uprawniony do renty rodzinnej, czy nie, bo wtedy dla odmiany one mogą wpływać na to. Więc to jakby stąd, no ja przepraszam, że nie jestem w stanie bardziej konkretnie odpowiedzieć na dany stan faktyczny, ale to nie jest tak, że ta część, która była właśnie w tej tak zwanej kapitałowej, ona całkiem i bezpowrotnie przepadnie. Czyli w takich szczegółowych pytaniach, gdzie ktoś ma... To trzeba się pytać ZUS-u wtedy już, bo on wypłaca emerytury, czyli tam trzeba się do właściwego oddziału ZUS-u... Z odpowiednimi dokumentami Dokumentami zgłosić i oni to odpowiednio wyliczą. Jeżeli, bo ja mówię, ja nie wiem, czy pani w momencie śmierci miała jeszcze jakieś środki w ZUS-ie, czy wszystko zostało przetransferowane do FUS-u, bo jeżeli jakieś środki były w OFE, no to też jeszcze można wtedy zweryfikować w OFE, jakie tam, czy można złożyć dyspozycję i tak dalej. Czy właśnie nie wiem, czy była dyspozycja na wypadek śmierci, czy nie. Więc trzeba się dowiedzieć po prostu w ZUS-ie i ewentualnie w tym otwartym funduszu emerytalnym, którego świętej pamięci żona naszego rozmówcy uczestniczyła. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za rozmowę, za to, że pan nam tak w jasny sposób też rozświetlał pewne te meandry różnych kruczków też, no i pewnego może i niezrozumienia sytuacji, w jakiej jesteśmy, że to OFE to nie jest to OFE, które było ileś lat temu. Nie, to się zmienia, to rozumienie, że te konkretne ustawy zmieniły w ogóle też działanie tego wszystkiego. No i państwu przypominamy, że jeszcze jest miesiąc, czyli do 31 lipca, gdzie trwa to okno transferowe. Raz na 4 lata. Raz na 4 lata. Bardzo dziękuję za rozmowy. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Państwu przypomnę, że naszym gościem był pan mecenas Paweł Pelc. Również państwu dziękuję za ten czas spędzony razem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.